W tym roku głównym celem były Igrzyska Olimpijskie. Chcieliśmy tam zdobyć złoty medal. Mamy już brązowy, dlatego brązowy by nas nie satysfakcjonował, tym bardziej, że miałyśmy srebro na Mistrzostwach Świata w tym roku i trzeba celować wyżej. Plany były wysokie, forma widać było, że rosła, no i troszkę się zmarnowała, nie powiem. Śledziliśmy się, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, potem śledziliśmy, co się dzieje w Polsce. Jeszcze igrzyska miały być i naszym celem było wykonać jak najlepszą robotę na kwarantannie, bo to, co możemy zrobić, żeby zrobić jak najlepiej. No i rzeczywiście to się udawało, tak? Do momentu, kiedy podali informację, że igrzyska przełożone, motywacja trochę spadła, jednak to zamknięcie też trzeba było wykorzystać, tak? Bo jakbym nic tam nie robiła, to też można by było oszaleć, więc miałam cel na tą kwarantannę i rzeczywiście go realizowałam. Trening się trochę zmienił, bo 2,5 miesiąca prawie trenowałam w domu. Dało mi to, powiem szczerze, najdłuższą chyba od paru lat przerwę w domu. I postanowiłam ten czas spędzić z mężem i nadrobić czas, którego nie mamy. Rano wstawałam, mąż wychodził do pracy, ja robiłam 2 treningi, jadłam obiad. On wracał i mieliśmy życie rodzinne tak, jakbym chciała w sumie trenować, tak? Pierwsze zejście na wodę było, powiem szczerze, że niesamowite. Dawno się tak nie cieszyłam, że zeszłyśmy na tą czwórkę i to jest naprawdę to, co lubię robić. Teraz celujemy w złoto i myślę, że jest szansa. Byłaby w tym roku, a za rok też musi być.